Siemano kocury, witam was w kolejnym odcineczku, gdzie troszkę sobie pogadamy. Na Instagramie dałem wam możliwość zadania mi pytań, no i dzisiaj chciałbym odpowiedzieć, ale, to nie będzie zwykłe Q&A, bo mamy także coś jeszcze. A mianowicie ta CR500, która jeszcze się składa, ale, do niej przejdziemy za chwilę, dlatego nie skipujcie, no ale mamy jeszcze też jedną sprawę. A mianowicie przyszła taka paczucha, więc sprawdźmy, co mamy w środku. Patrzcie, co my tutaj mamy. Co to? Jakaś kurde mini pralka? Co to jest? Klasyk. Klasyk, co to jest? Ja wiem, co tutaj mamy, bo oczywiście zostałem powiadomiony o tym wcześniej. Jest to zestaw turbo do Skody. Wielu z was pytało, co się dzieje ze Skodą, co tam, jak tam i tak dalej. No i zgłosił się do nas ziomeczek, który powiedział: słuchajcie, mam turbo do silnika 1.3, nie chcielibyście? To ja powiedziałem: proste, że chcę. No i tak oto zestaw turbo jest w moich rączkach i na pewno będziemy coś z tym kombinowali. Fajna sprawa, z tego co wiem, to jest plug and play. Zobaczymy, jak będzie jeździło, może uda się wysadzić te 1.3, no a wtedy będzie ciśnienie, żeby projekt Skody w końcu ruszyć. Ale nie to turbo jest dzisiejszym tematem odcinka, tylko 500 i pytania. Dlatego przejdźmy do pierwszego pytanka. Jak to się wszystko zaczęło i skąd w ogóle pomysł na nagrywanie na YouTube? Otóż sprawa jest prosta. Kiedyś chciałem po prostu tworzyć filmy na wzór tych ekip z zagranicy, jak Pimpstar, Super Retard, są to motorkowe ekipy. No i chciałem zrobić coś takiego w Polsce, czyli po prostu grupka ziomków, która jeździ sobie motorkami, nagrywa fajne filmy, dobrze się przy tym bawi i główny nacisk kładzie na zajawę w tym wszystkim. Nie jarało mnie aż tak bardzo tworzenie filmów, ale chciałem wychodzić z tym szerzej do innych ludzi, żeby tych ludzi poznawać. I właśnie w tym czasie też mnóstwo ludzi poznałem. Więc uogólniając, wzięło to się po prostu stąd, że po prostu chciałem poznawać i docierać do innych ludzi, którzy jeżdżą na motorkach, którzy czerpią zajawę z tego, co robią, po prostu jara ich to, napędza. No i tak właśnie powstały motokoty. No dobra, ale przejdźmy do CR500, czyli tak naprawdę do legendy tego kanału, którą no wyczekiwało na pewno sporo ludzi. Jak widzicie, jest już złożona w znacznej części, może nie w jakiejś super, ale jednak jest. Musicie zrozumieć, że projekt ten trwa naprawdę długo, dlatego, że tak naprawdę kanał przejęły auta. I to nie jest tak, że po prostu mi się ona znudziła, albo był jakiś niedosyt części czy coś takiego. Po prostu robiliśmy to, co się bardziej klikało. No i ubolewam nad tym, no bo przez to cierpiałem ja, który kocha motocykle. No i cierpiało też to, że projekcik był porzucony. To smutne nie tylko ze względu na to, że ja nie mogłem się spełnić, ale też ze względu na to, że wielu z was czekało po prostu na info, co z tym projektem, czy go nie porzuciłem i tak dalej. No bo jednak 500, no myślę, że nie skłamię, jak bardzo, bardzo mała ilość. Tym bardziej w internecie. Dlatego w tym Q&A nie chciałem się skupić tylko na pytaniach, ale także na tym, co się dzieje z tą 500, bo uważam, że na to zasługujecie, a podziało się dość sporo. No i chciałbym was przez te etapy, które się zadziały, przeprowadzić. No i skoro zaczęliśmy od tych motocykli, to naturalnym jest przejść do drugiego pytania, czyli dlaczego na kanale nie ma już motocykli i jak to się stało, że to wszystko przerodziło się w gruzowanie aut. Otóż sprawa jest prosta. Gdy zaczynałem z motocyklami, to byłem po prostu młody i po prostu bardzo lubiłem te motocykle, jarałem się tym wszystkim i tak dalej, a naturalną koleją rzeczy było zdanie prawka, no i chęć spróbowania pogruzowania tymi autami, no i tak przerodziło się to w gruzowanie aut. Traf chciał, że te auta po prostu zatrybiły najbardziej, czego przy motocyklach nie było, no i największą publikę zdobyliśmy wokół tych aut. Troszkę żałuję tego, że nie ma tutaj motocykli na tym kanale, bo mimo wszystko nadal grają mi one w serduszku. Jak widzicie, 250 stoi, cała przywalona gratami, ale mam inne motocykle, którymi jeżdżę, no i chciałbym po prostu powoli te motocykle przemycać jakoś do tego kanału, żeby gdzieś tam je wplatać, no bo jednak jest najwięcej was oglądających auta, ale jest również sporo tych, którzy byli tutaj od samego początku tego kanału. Także muszę pogodzić, można powiedzieć, te dwa światy ze sobą. Ale mam nadzieję, że każdy znajdzie na tym kanale coś dla siebie i w przyszłości będzie tych motocykli coraz
więcej. Cofnijmy się kilka lat wstecz, czyli do kwietnia 2020 roku. Zapytacie, co się działo w kwietniu? Otóż w kwietniu pomalowałem ramę i silnik. I o ile rama wyszła naprawdę super, no to silnik niestety, no delikatnie mówiąc, nie spełnił moich oczekiwań i troszkę się tym projektem zniechęciłem. We wrześniu, rok temu, przy okazji zakupu Volvo, pojechałem i zawiozłem silnik do przebudowania, czyli do pomalowania karterów na nowo w Ceracol, no i oczywiście złożenia silnika tak, jak powinien być złożony. Po 2 miesiącach roboty w listopadzie 2022 roku silnik był wreszcie gotowy i mogłem go odebrać od Krzyśka z Race Gangu, którego możecie kojarzyć z filmu ze skuterami wodnymi. Kolejne 2 miesiące później postanowiłem się wziąć za resztę rzeczy. Między innymi za koła, które poszły w rozbiórkę i ponowne malowanie, ale nie felgi, bo felgi niestety okazały się być tak skorodowane, że musiałem kupić kolejne. Zobaczcie, wnętrze tych felg, mimo że próbowałem je czyścić, no to niestety już jest tak skorodowane i popękane, że no niestety były one nie do odratowania. Więc co się zadziało, jeśli były one nie do odratowania? Otóż wleciały nowe Excele. I te oto nowe Excele wyglądają już jak... No zresztą sami widzicie różnicę. Poprzez to, że zmieniamy stare Didy na nowe Excele, no już nie będzie to w pełni klasyczek 100% oryginalny, ale przez to budowa zyska znacznie, znacznie na jakości. Ale koła to nie tylko obręcze, ale także piasty i szprychy. Dlatego tylna i przednia piasta poszły także w nowiutki lakierek Ceracoat i wyglądają teraz o niebo, niebo lepiej. Co z nowymi szprychami przy tych obręczach będzie wyglądało totalnie, totalnie zawaliście. A skoro jesteśmy już przy szprychach, to szprychy także miały być nowe. Co prawda wyczyściłem stare i wyglądały całkiem spoko, ale postanowiłem kupić nowe, żeby kółka wyglądały po prostu idealnie. No i niestety przestrzeliłem z rozmiarem. Nowe szprychy niestety nie mieszczą się w otwory w piastach, a nie chciałem tych otworów rozwiercać, bo po prostu bym rozwalił te piasty, które mogłyby później pękać. Dlatego budowa utknęła na etapie kół. Muszę wam powiedzieć, że ta 500, jak już będzie zrobiona, to będzie wyglądała, jakby była warta chyba ze 100 tysięcy złotych, bo naprawdę to będzie quality budowa. Ale czy ja, mając 100 tysięcy złotych, kupiłbym taką 500? Pewnie nie, ale na dwie już bym się skusił. A na co ty byś wydał 100 tysięcy złotych? Gdybyś je przykładowo miał. Jeśli nie masz, no to możesz zdobyć. No i pewnie zastanawiacie się, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć te 100 koła. Otóż wystarczy po prostu oszczędzać z Letyshops. Ale czym jest Letyshops? Letyshops to serwis cashback, za którego pośrednictwem, robiąc zakupy w sklepach, możecie otrzymać zwrot gotówki na wasze konto bankowe lub PayPal. Teraz, kiedy sklepy odpaliły największe wyprzedaże, Letyshops zwiększyło cashback nawet 5-krotnie, co sprawia, że jeszcze więcej pieniędzy wraca na wasze konto. Ale jak to wszystko ogarnąć i grać o te 100 koła? Rejestrujesz się na Letyshops, wchodzisz w zakładkę Loteria, akceptujesz wszystkie warunki i klikasz Biorę udział. Następnie robisz zakupy, a każdy taki zakup to szansa na wygranie nagrody głównej. W akcji premiowane są zakupy w sklepach partnerskich, czyli Allegro, MediaMarkt, MediaExpert bądź inne, które możecie znaleźć na stronie. Wbijajcie w linki w opisie, sprawdzajcie akcje i dokonujcie zakupów, bo jeden zakup to jedno wejście do akcji. Sprawdzajcie, oszczędzajcie, a my przechodzimy do dalszych pytań. Z jakiego zakupu w mojej karierze jestem najbardziej zadowolony? Ja generalnie jestem typem człowieka, który nie ma ulubionych rzeczy. Często zmienia mi się gust, często zmienia mi się też podejście do różnych rzeczy, więc nie mam takich ulubionych, ale zdecydowanie jestem sentymentalny i ten sprzęt tutaj to jest jeden z tych sentymentów moich. Myślę, że to jest znaczny kamień milowy w historii całego kanału, w historii mojej podróży motoryzacyjnej. Ale z takich zakupów, z których jestem też zadowolony, no to myślę, że 500, o czymś świadczy chociażby dzisiejszy odcinek. Ale także Audi Quattruva na przykład, bo ten sprzęt dał mi pogląd na to, jak fajnie jest jeździć czterobutem. Także myślę, że to takie 3 sprzęciki, które chyba zrobiły na mnie największe wrażenie i zrobiły taki, można powiedzieć,
przełom w moim życiu motoryzacyjnym. Ale wróćmy jeszcze raz do tego stycznia i lutego tego roku, bo wtedy razem z kołami wziąłem wiele innych elementów, które wymagały czyszczenia, jak na przykład dyfuzor, zębatka, cięg do tego hamulca, no generalnie dużo innych aluminiowych elementów. Wszystkie aluminiowe elementy zostały wyczyszczone hydroszkiełkowaniem. Zębatka, no te cięgno hamulca, ale nie tylko. Był to także wahacz, półki i inne elementy, które teraz wyglądają naprawdę cudownie. No dosłownie jak nowe i naprawdę aż jak patrzę, to się serduszko raduje. Niestety przy wydeszku takie czyszczenie by się nie sprawdziło, więc został on przeleciany cały druciakiem, żeby zedrzeć starą farbę, a następnie prostowałem go palniczkiem tak, żeby był mła. Całe to czyszczenie doprowadziło do tego, że silnik w końcu wylądował w ramie, a ja mogłem przejść do mocowania kolejnych elementów takich jak półki czy też tylne zawieszenie. Ale do mocowania potrzebne są śruby, dlatego wszystkie oryginalne śruby poszły w żółty ocynk, a mało tego, brakujące śruby zamówiliśmy z serwisu, no bo jednak taka OM-owa śrubka i nakrętka wygląda troszkę inaczej niż taka prosto z metalowego. No a moim zdaniem przy takiej budowie nie ma co oszczędzać i lepiej zrobić to quality tak, żeby później robiło mega wow. I takim oto sposobem czyściutki wahacz wraz z czyściutkim amortyzatorem, z nowo pomalowaną sprężyną i z elementami w nowiutkim ocynku wylądowały na motocyklu i mamy teraz to, co mamy. Oczywiście jest jeszcze sporo elementów do dopracowania, jak na przykład przednie zawieszenie, bo na razie mamy tylko półeczki i starą kierownicę, airbox, tylny subframe, plastiki, które co prawda mam nowe, ale nie wszystkie, więc na pewno trzeba będzie je odrestaurować, te których oczywiście nie da się kupić, trzeba będzie wypolerować zbiornik i dużo, dużo innych rzeczy, więc z pewnością warto na ten projekt czekać, prace nabrały trochę tempa, co prawda na początku roku się sporo ruszyło, przez ten rok stało, ale teraz jest zimka, więc znowu będzie czas na dłubanie tego sprzęcika. Kolejne pytanie to, czy będzie jeszcze akcja z furą dla widza, na przykład taka, gdzie będzie można zgarnąć przykładowo mojego KTM-a? Odpowiedź brzmi: chciałbym. Ale do tego pytania musimy przejść do garażu. Chciałbym, żeby była taka akcja, no bo jednak fajnie jest obdarować jakiegoś widza czymś od ciebie, czymś, w co włożyłeś chociaż promil swojej pracy i jest to takie coś od ciebie. No a druga sprawa to jednak takie akcje bardzo pomagają w rozwoju. No a jak rozwój, to też content dla was, z którego też myślę, że czerpiecie frajdę. Dlatego odpowiedź brzmi, że jeśli będę miał taką możliwość, to tak. I najprawdopodobniej będzie taka możliwość. Przechodzimy do kolejnego pytania i to jest pytanie chyba z gatunku tych cięższych dla mnie. Czy żałuję odejścia drugiego kota i czy utrzymujemy dalej kontakt? Kurde, ciężko mi o tym mówić, bo z drugim kotem znałem się 20 parę lat i jeśli mogę powiedzieć, czy czegoś żałuję, to na pewno żałuję rozpadu tej przyjaźni. I tutaj możemy przejść do drugiej części tego pytania. Nie rozmawiamy ze sobą. I myślę, że to wystarczy tak naprawdę w tym wszystkim. Mam nadzieję, że może kiedyś to się zmieni, ale na obecną chwilę jest jak jest. A kurde, tego to się nie robi dla fajnego ujęcia. Kolejne pytanie to, co ze sklepem i czy będzie jeszcze kiedyś dostępny? Otóż, klasyk, proszę tutaj nie hałasować. Kurna, klasyk, idź. Dobra, nieważne, niech to leży. Otóż mega się cieszę, że o to pytacie, no bo naprawdę zasypują mnie codziennie wiadomości, czy można kupić bluzę, koszulkę, tym bardziej w takim okresie przedświątecznym. Bardzo chciałbym, żeby to było, bardzo chciałbym, żebyście znów mogli sobie dostać elegancki merch motokotów, ale na tą chwilę nie jestem w stanie wam powiedzieć, kiedy to nastąpi. Czy będzie to bliższa, czy dalsza przyszłość? Ale na pewno będę do tego z całych sił dążył, żebyście mogli znowu elegancko nabyć sobie nasz merczyk, bo wiem, jak dużą społecznością jesteście i naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy to, że nas wspieracie. Kolejne pytanie i prasa, która jest tutaj nieprzypadkowo, bo pytanie brzmi: czy czuję presję rywalizacji z innymi youtuberami i kanałami? Otóż, moi drodzy, nie czuję takiej presji. Nie czuję jej już od dłuższego czasu, a mianowicie
podczas tej przerwy, którą mieliśmy, sobie dużo rzeczy przemyślałem i odpuściłem. Wcześniej taka presja trochę była, było ciśnięcie na wyniki, na jakieś tam nagrania i tak dalej, ale odpuściłem i w końcu robię rzeczy, które po prostu lubię, które sprawiają mi przyjemność i chciałbym, żebyście wy też czerpali z tego wszystkiego przyjemność. Także nie czuję żadnej presji, czuję się naprawdę w porządku. Dobra, mamy kolejne pytanie, ale słuchajcie, do tego pytania potrzebujemy specjalnego sprzętu. O, od razu lepiej, jest złoto i od razu lepiej się mówi o pieniądzach, bo następne pytanie brzmi: ile zarobiłem z YouTube'a, a ile straciłem na tym interesie? To jest sprawa dość ruchoma. Jednego miesiąca jest więcej, drugiego jest mniej. Klasyk, co ty kurczę robisz? Tutaj pasy wyciągasz. No ale generalnie te zarobki oscylują w granicach kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Kurde, latasz tutaj. Dobra. To wyłaź. No ale weźcie pod uwagę też to, że trzeba opłacić z tego podatki, opłacić współpracowników, opłacić kapustkę, opłacić jakieś projekty i tak dalej, więc troszkę się tego zbiera. Finał finałów jest taki, że da się z tego wyżyć, bo oczywiście są jeszcze lokowania. No a to zdecydowany plus, gdy z tego korzystacie, bo jest to duże wsparcie dla kanału. Druga część pytania, czyli ile straciłem na tym interesie? Otóż moi drodzy, kanał mam około 14 lat, a od 10 robię filmy, więc można powiedzieć, że jestem takim trochę motoryzacyjno-youtubowym dinozaurem, więc wiadomo, że przez ten czas robienia tych filmów straciło się trochę pieniędzy na jakieś głupie pomysły. W ostatnich latach nabrało to pewnego rozpędu, no bo pojawił się sklep, pojawiły się większe projekty i tak dalej. Nie liczyłem tego nigdy, ale myślę, że może być to kwota w okolicy 100 tysięcy złotych, bo wiadomo, czasami się trafiło złą partię towaru na sklep, czasami się na autach przejechało i tak dalej. Wiadomo, że nie są to jakieś wielkie pieniądze w porównaniu do innych wielkich youtuberów i tak dalej, ale osobiście odczuwam pewien smutek, że tyle pieniędzy mogło z mojego konta zniknąć albo mogło na tym koncie pozostać. I tym oto sposobem przechodzimy do ostatniego pytania, które brzmi: czy planujemy powiększać ekipę? Tak, planujemy powiększać ekipę. Pomyślicie, w jaki sposób? Otóż w taki sposób, że jeśli chcesz, to możesz z nami pracować. Wystarczy, że wejdziesz do opisu i wyślesz swoje zgłoszenie na maila. Dla mnie zawsze motokoty były czymś takim, żeby rozwijać tą zajawę, żeby poznawać ludzi i tak dalej. Dlatego jeśli jesteś z Białegostoku albo okolic, albo możesz się tutaj przeprowadzić, umiesz nagrywać i montować, no to wyślij zgłoszenie na tego maila. Może będziesz tworzył z nami takie zawaliste projekciki jak CR500, jak fury dla widzów, jak mega jakieś wyjazdy i tak dalej. Wbijajcie do opisu, tam macie maila do zgłoszeń, macie także link do partnera odcinka. Trzymajcie się, pozdro, yo!